zderzeniu się, co dzieje się z tym hasłem w sprawie, dzisiaj o równości. Widać, że sprawa zasady, czy też pojęcia postulatu równości wcale nie jest taka jednoznaczna. Zasada równości jest bowiem w przepisach prawa rozumiana dwojako. Po pierwsze, jako równość wobec prawa. Równość. To znaczy, że osoby spełniające takie same warunki i kryteria muszą być wobec tego prawa przez to prawo traktowane tak samo, równo. To znaczy, na przykład określone osoby, które osiągną taki sam dochód, muszą równo, tak samo podlegać tym samym przepisom podatkowym. Jeśli przepisy podatkowe mówią, że kto uzyska dochód na przykład 100 tysięcy złotych, musi zapłacić podatek 5 tysięcy, to wtedy każdy, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy zdrowy, czy chory, czy robotnik, czy krawcowa, łaty, czy brzydki, musi taki sam równo podatek zapłacić. Wszyscy muszą być wobec prawa podatkowego równi. Podobnie prawo musi być równo, to znaczy tak samo stosowane we wszystkich innych dziedzinach prawa, na przykład w prawie karnym. Niezależnie, czy zawłaszczenia rzeczy dokona ktoś na wysokim stanowisku, czy na podrzędnym, odpowiedzialności podlega jednakowo. Chodzi tu o równe stosowanie prawa wobec wszystkich. Taką równość, czyli o równe stosowanie prawa wobec wszystkich, rozumiemy i akceptujemy. Ale obok tego oczywistego, powszechnie akceptowalnego, naturalnego, intuicyjnego rozumienia równości jako równości wobec prawa, to jest równego stosowania prawa, pojawiło się w prawie wraz z pojawianiem się różnych lewicowych czy też lewackich ideologii także inne rozumienie zasady równości. To znaczy jako równość w prawie, równość w treści przepisów prawa. Chodzi tu o to, że taki lewicowo-lewacki prawodawca z powodów ideologicznych, światopoglądowych podejmuje pod miłym hasłem równości praktyki nie mające z równością wobec prawa nic wspólnego. Praktyki zrównywania w treści przepisów prawa sytuacji osób, stanów czy zdarzeń oczywiście i z natury nierównych, z różnych powodów. Na przykład zrównuje się status kobiety i mężczyzny, czasem zwierzęcia z człowiekiem, wymyślając jakieś absurdalne prawa i wolności zwierząt, małpi i tym podobne. Pod nadużywanym ze względów ideologicznych no, przecież zaciera się w ten sposób naturalne różnice między rzeczami, osobami, między zjawiskami w imię jakiejś wynaturzonej poprawności czy sprawiedliwości. Europejskie i nie tylko środowiska lewicowe na siłę zrównują sytuację kobiet i mężczyzn, osób zdrowych z osobami chorymi, na przykład homoseksualistami lub z inną odmianą zaburzenia seksualnego. Zrównują pod hasłem równości status wszystkich ludzi, także dzieci z osobami dorosłymi, przyznając tym dzieciom na przykład 5-latkowi czy 7-latkowi prawo wyboru płci i ewentualnego dokonania operacji w tym celu. Związki osób tej samej płci zrównuje się w przepisach, na przykład w USA i w Hiszpanii, to znaczy traktuje się je tak samo równo jak związki biologicznych kobiety i mężczyzny. Krótko mówiąc, ideologie lewackie i lewicowe, środowiska różnych feministek i tym podobne zawłaszczyły hasło równości wobec prawa i dla swych często sprzecznych z naturą celów nadały zasadzie równości charakter ideologiczny jako równość w treści przepisów prawa, przydając właśnie w treści tych przepisów sytuacjom i osobom oczywiście różnym, odmiennym, taki sam status, takie samo traktowanie. Traktując, jak powiedziałam, identycznie sytuacje różne. Mężczyznę tak samo jak kobietę, zwierzę tak samo jak człowieka, chorego tak samo jak zdrowego. Czyli obok naturalnego rozumienia zasady równości jako jednakową podległość prawu, środowiska lewicowe z czasem pod tym samym hasłem i postulatem równości zaczęły rozumieć sytuacje, stany, osoby różne, żądając ich identycznego traktowania. Posługiwanie się w praktyce i wdrażanie w życie zasady równości rozumiane jako zrównywanie w prawie, w treści prawa nierównych sytuacji doprowadziło do ogromnego zamętu w prawie. Konstytucja Polska w artykule 32 mówi i dopuszcza jedynie równość wobec prawa w znaczeniu jednakowego, równego podlegania temu prawu, czy to w prawie cywilnym, karnym czy administracyjnym. O prawie zaś w znaczeniu tym lewackim, lewicowym, ideologicznym, o prawie do równości w treści regulacji prawnych Konstytucja Polska milczy, z czego można by wnioskować, iż ideologiczne zrównywanie różnych stanów i sytuacji nie jest dopuszczalne. Ale trzeba też dodać, iż ustawodawca ma prawo w przepisach dowartościowywać, różnicować status na przykład kobiet w sferze wysokości zarobków czy ojców w zakresie opieki nad ich dziećmi. Ale w żaden sposób nie może się to odbywać pod hasłem zrównywania, czyli równości wobec prawa. Takie
ewentualne to wartościowywanie na przykład kobiet w porównaniu z mężczyznami, statusu osób chorych, z osobami zdrowymi i tym podobne, jest uprawnioną polityką państwa, która ma prawo różnicować i zmieniać sytuację kobiet lub osób niepełnosprawnych, na przykład płacąc im tak samo lub więcej niż mężczyznom czy osobom zdrowym za tę samą pracę. Ale takie dowartościowywanie polegające na przydawaniu pewnych przywilejów, na zróżnicowaniu, spełnia pewien społeczny cel, choć oznacza jednocześnie dyskryminowanie innych, na przykład mężczyzn czy zdrowych, którym takich dodatkowych przywilejów nie przyznaje się. Państwo może więc różnicować, uprzywilejowywać niektóre sytuacje osoby czy grupy, na przykład przedsiębiorców, określając w treści przepisów ich dotyczących zróżnicowane tabele opłat, zależne od wielkości przedsiębiorców. Państwo robić to może, bo prowadzi politykę społeczną czy gospodarczą, a realizacja niektórych celów może takich przywilejów dla jednych i nierówności dla innych wymagać. Nie powinno się to jednak odbywać pod hasłem równości. To jest jednego z najbardziej nadużywanych i zakłamanych dziś haseł i oczywiście najbardziej zideologizowanych. Pod tym hasłem na przykład homoseksualiści chcieliby być koniecznie traktowani w treści sformułowań prawnych identycznie jak osoby zdrowe i naturalne. Zasada równości jest dziś hasłem i wytychem realizacji unijnej tzw. polityki równościowej, której efektem będzie takie równanie czy zrównanie wszystkiego ze wszystkim, aż zatrą się wszelkie naturalne różnice dane nam w realnym świecie przez Twórcę. Twórca stworzył dwie różne osoby, kobietę i mężczyznę. Dzisiejsi lewicowcy tak to sprawie zacierają, iż na przykład w Wielkiej Brytanii w niektórych szkołach nie wolno już zwracać się do uczniów z zaznaczeniem ich płci, dziewczynki lub chłopcy. Wolno używać do uczniów tylko nic nie mówiącego określenia osoba. Niech osoba zrobi to, niech osoba zrobi tamto. Równość tak, ale tylko wobec prawa. Ale równości w treści prawa mówimy nie, jako patologii wymierzonej w Pana Boga, człowieka otaczający nas porządek rzeczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. To był felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, a mówiła do nas pani profesor poseł Krystyna Pawłowicz. Szanowni Państwo, za chwilę różaniec. W naszym studiu goście, bardzo sympatyczni, z bardzo daleka, słuchają radia, przybyli z Chicago, z parafii świętej Konstancji. Jest ksiądz Tadeusz Dzieszko i sympatyczni pielgrzymi, pani Anna, Joanna, Kazimierz, Alicja i Aleksandra. Jest też pan Krzysztof z Imielina. Księże Tadeuszu, cieszymy się bardzo, bo też nie jeden raz możemy być z wami, czy jesteśmy z wami, rodzina Radia Maria, to też ta rodzina, która modli się w parafii świętej Konstancji. Witamy serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, cieszymy się bardzo, że możemy tutaj w naszym szlaku pielgrzymiu od Wilna do Warszawy również zahaczyć o Toruń i być tu z wami i w pięknej świątyni Matki Bożej Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, również tutaj w studiu radiowym, w studiu telewizyjnym, także dla nas to jest wielki zaszczyt. Wiem, że wielu pielgrzymów, którzy są tutaj z nami, słucha Radia Maryja, ogląda telewizję Trwam, są wielkimi zwolnikami, popierają, są przy różnych okazjach, stąd też spotykamy się często z wami, jak przyjeżdżacie do Chicago, na różnych bankietach, różnych okazjach, które celebrujemy wspólnie razem, a dzisiaj jesteśmy tutaj po raz pierwszy, chyba wszyscy są po raz pierwszy, stąd też dla nas to ogromne przeżycie i zaszczyt, że możemy się razem modlić, odmawiać różaniec i prosić o błogosławieństwo dla was na dalszą waszą drogę pięknego posługiwania, ale również i dla nas, bo parafia w tym roku obchodzi stulecie swojego założenia i działalności. Także gratulacje dla całej wspólnoty. Pewnie ksiądz Prowoś już tęskni za parafią, a od serca kogo ksiądz chciałby pozdrowić? Chciałbym pozdrowić wszystkich naszych parafian, parafii świętej Konstancji, ale w Polsce całą moją rodzinę, moją mamę oczywiście, a mojego brata, moją siostrę, ich rodziny również. No i oczywiście tych wszystkich, którzy nas słuchają, którzy nas znają i którzy kochają Radio Maryja. Dziękuję bardzo. Pani Anno, kogo pani chce pozdrowić? Ja chciałam pozdrowić całą moją rodzinę w Stanach. Chciałam pozdrowić ojców cystersów, z której parafii tu pochodzę. I dziękuję Panu Bogu, że mnie takie bardzo wielkie szczęście spotkało, że mogłam tu być. Dziękuję pani Anna Boblak. Pani Joanna. A ja z radością dziękuję, że tu jestem. Chciałam pozdrowić całą moją rodzinę. Chciałam pozdrowić klub Polonia, który prężnie pracuje przy parafii świętej Konstancji, którzy naprawdę się słyszą nas, modlą się razem z nami. Jesteśmy z nimi. Życzymy wam wszystkiego najlepszego przez Maryję do was, do waszych serc. Pani Joanna Stasiak. Teraz pan Kazimierz. Chciałbym przede wszystkim podziękować wspaniałej grupie i przewodnikowi naszemu
księdzu Tadeuszowi za okazanie życzliwości, spotkania z wami i podziękowanie dla was, udostępnienia słów, które możemy skierować do was, mili. Jest warto pielgrzymować, by iść drogą Maryi. Dziękuję panu Kazimierz Korneć. Pani Alicjo. Bardzo się cieszę, że mogę odmawiać różaniec razem z całą rodziną Radia Maryja i chciałabym pozdrowić moją rodzinę i znajomych w Chicago, a również w Polsce, bo wiem, że oni ciągle klękają do różańca razem z Radiem Maryja. I pani Aleksandra Krucna. Ja bardzo cieszę się, że jestem tutaj, że mogę odmawiać różaniec i chcę pozdrowić siostrę Anesetę, wszystkich rodaków w Stanach i tutaj całą rodzinę w Polsce i w Stanach. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Stolosz z Mielina reprezentuje koło Radia Maryja. 20 lat przeżywacie, więc dziękujemy was za wasz apostolat. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zawsze. Jestem przewodniczącym tego koła, jak ojciec już wspomniał. Przy parafii Matki Boskiej Szkaplecznej w Imielinie, diecezja katowicka, a zarazem wraz z moją żoną Basią, organizatorem tej pielgrzymki do Lichenia. Pielgrzymujemy m.in. do Kalisza, do Torunia. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj przybyć z Radia Maryja przy okazji 25. pielgrzymki do Lichenia. Nasza grupa liczy 32 uczestników. Pozdrawiam wszystkich, którzy są w radiowej kaplicy. Pozdrawiam ojca Tadeusza, wszystkich pracowników. Pozdrawiam naszą całą parafię, księdza proboszcza Eugeniusza Murę, opiekuna Piotra Lisieckiego, księdza Tomasza. Dziękujemy mu za posługę trzyletnią w naszej parafii. Pozdrawiam też moich najbliższych, którzy zostali w domu. Córkę Izę, zięcia Artura i naszego kochanego wnuczka Kamilka Szczęść-Boże. Bardzo dziękuję. Modlimy się dzisiaj za naszą ojczyznę, za chorych i cierpiących. Polecamy ojca Jana Króla, jego mamę, panią Józefę. Modlimy się też za wszystkich chorych z rodziny Radia Maryja, we wszystkich intencjach modlących się z nami. Dziś też Dzień Ojca, więc omadlamy każdego ojca, aby to ojcostwo dawało pokój, radość, też odwagi życzymy ojcom, wielkiej miłości do żon i do swoich dzieci. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany w Umanej Bożego, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty odsobanie, drzewo odrzucenie, ciało zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja wypowiada swą pełną zgodę myślą i sercem,
ma tajemniczą wolę Bożą i jest gotowa przyjąć najpierw wiarę, a następnie w swym dziewiczym łonie Syna Bożego. Oto ja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się wyżyli, uciekamy. I za wszystkimi, którzy się wyżyli, uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i Tobie samym w Tobie. Bóg zapłać w nim, jak mówiła się Emilia. Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Spotkanie z Elżbietą ma charakter radosnego wydarzenia zbawczego, a więc nie jest tylko spontanicznym wyrazem życzliwości, jaką Maryja okazuje krewnej. Do domu Zachariasza, który stracił mowę, zawstydzony własnym niewiarstwem, Maryja wnosi niespodziewanie całą radość swojej wiary, otwartej i gotowej do służby. Niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Także proszę Państwa, Krystyna Pawłowicz. No ona o coś walczy, przynajmniej wiesz. Pana Boga Jehowę chce poznać, to trzeba jej ogłosić. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.